Dobra, jestem z powrotem. O, tak, kolejna armia idzie, jak to? Będziemy tylko wstały. Jest miały ok. Dobra. Zacznijmy może produkcję czegoś większego. Na przykład archontów zróbmy. O, zróbmy kolejny odpuskowiec. Może dwóch jeszcze tych. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie w praniu. A końci są drodzy. No nic, się przekonamy. Słyszymy cię. Dobra. No, muszę i tu, niestety. Prowadź mnie! Ulas atakuje! Nawet pokażcie. No i niestety nie mogę przejmować duchów. Potrzebujemy energii. O, kogoś trzeba naprawić, widzę. Spoko. Damy radę. Dobra, mamy dwa Nexusy. W sumie... Jesteśmy. Hierarcho, moi mroczni templariusze ruszają do ataku na Amona. Dobra, dobra, tylko ja jeszcze ruszę sobie tutaj. Jakoś. No to zwalić i tu pójdę, będzie ok. To zwalę i pójdę tu jakoś. No, jakoś damy radę to porobić. Nie masz czemu nie. Mogę się trochę pobawić. Na produkcja jakoś idzie. Dobra, mamy już tego. No, produkcja w miarę idzie. I teraz ulepszenie jednostek lotniczych. Jeszcze pancerzenie. Dobra. Ja nic nie mogę polepszać. Jak tam? Archonci idą. Jesteśmy. Przybył lotniskowiec. O, przybył lotniskowiec. A. Zwycięstwo wierzy walkę z wrogiem. Dobra tam. Pięknie. Lotniskowiec gdzieś tu. Od razu. Ci niech się uzbierają. Tylko by mi miejsce starczyło na nich. Dobra, jeszcze jeden archont się tworzy. Właśnie mnie to rozwala zawsze krążowniki, jak zostałem zaatakowany przez te małe myśliwce. Po prostu jakoś tutaj śmiesznie kręci, że stara się rozwalić któryś. Zwycięstwo! Jesteśmy gotowi! Wrażenie ciut większe, wow. Jesteśmy jednością. Dobra, to byli ostatni, więc weźmy ich. Ruszymy. Zrobię kolejne bombardowanie solarne tu. Baza jest atakowana. Dobra. No nie, czołg, czołg, czołg. Rozpieprzyć mi czołg. Pięknie. Bo chyba przez... właśnie chyba czołgi obrężnicze zostały rozwalane mi jednostki. Tak, przez czołgi zostały... przez jednostki czołgi zostały mi rozwalane jednostki. Super. Piękna mowa, nie ma co. Dobra, ruszajmy atakiem. Ruszymy tu. Ruszymy. No wiem, tędy się nie przedostanę, tylko tędy. Dobra. Do ataku. Bądź ostrożny, hierarcho. Zniszczenie odłamka otchłani zwiększyło siłę pozostałych czterech. Dobra to. Ale zrobimy to. Zrobimy nalot. Zwiększymy pancerz naszych jednostek. I jakoś to idzie ładnie. Pięknie. Mroczni templariusze, atakujcie z furią! Drugi odłamek został zniszczony. Wyczuwam, że obrona Amona zaczyna słabnąć. Dobra, daję radę. Ruszamy. Ja wam dam. Dobra, tutaj zaatakujmy ten szczep. Wow, ile ich tu? Dużo ich tu. A, nie mają szans. Twoi wojownicy walczą
walczą z najeźdźcą. Tak, wiem, że na... O Jezu, jaka tu baza jest! Wow! Tego się nie spodziewałem. Zaatakujmy tego. Zaatakujmy tu i tu. Dwa dobre zrzuty. Ulepszenie zakończone. Dobra. Pozwalajcie mi to. Jesteśmy gotowi na zwycięstwo. Nie ma co. Pięknie. Czyściciele stawiają umocnienia. Ruszamy za tobą do walki, hierarcho. Jak tam? No ja znowu ten. Odwracam się prawdę, dowodząc, że wasza egzystencja jest pozbawiona sensu. Zostaniecie unicestwieni. Nie pozostanie ślad po waszym cierpieniu. Dobra, na wypadek jednostki cofnijmy. Oczyszczenie jest blisko! Sensory wykrywają dużą grupę istot z otchłani, kierujących się na nasz Nexus. Dobra. W sumie tu mogę zrobić kolejną ekspansję, gdyby coś. Ale tego nie zrobię. I mamy tutaj naszych tych, pobratymców. Złota Amanda jednak doszła. Zatem mówiąc. Dobra, zwalcie tego. No. Dobra. Tak, tu jest baza już protosów. Ale najpierw pójdziemy tu. Tu pozwalamy. No, w sumie mam więcej piechurów niż jakichkolwiek innych jednostek. Dobra. Ten może być niebezpieczny. Już go nie ma. Hehehe. Baza jest atakowana. Właśnie nie pamiętam, czy miałem jakąś tu piechotę. Chyba nie. Rozwal tego. Skupcie się tylko na nim. Chociaż ty może się skup na nim. Dobra. Dobra, moja armia idzie. Ostrze Shakuras spadają na bocznego boga. Fajnie to zabrzmiało, jakby ona grała GFRPG. Odłamki otchłani są coraz mniej stabilne. Zachowajcie ostrożność, gdy je atakujecie. Nie pojmujemy w pełni ich mocy. A tam pojmowanie mocy. O, tu jest była jednostka ten. Albo zmuśmy do ataku. Chyba nie będzie odłamka. Doskonale, Templariusze. Zniszczyliśmy trzeci odłamek. Dobra. Lotniskowce, ruszajcie tu, żeby mi naprawić jednostki jakieś. Mówię, są jakieś do naprawy. Całe dobrze, że mam mechanicznych tych zjotów, przynajmniej mają jakieś leczenie. Tak to bym pewnie musiał ruszać do walki z tymi. Wykorzystaj moje umiejętności. Zaraz, czy to był mój Achont? Nie, to był te Shakuras. Dobra, nieważne. W sumie. No. Hej, mamy demon jedno. Czyściciele, czyńcie swoją powinność. No, tu jest jakaś mini baza bohosów, pozwalmy ją. Przeciążenie tarcz. Będzie dobrze. Weźmy sobie tego. Kolejnego, przejmijmy. Do ataku. Do ataku. Co wy odpalacie? Ja to uwielbiam, nie dasz dobrze rozkazu ataku, już oni głupieją. Dobra, jeszcze zostało to zniszczyć. Wszystko wypalone. Upadek Amona jest bliski! Taldarimowie!
Wasz wielki wódz domaga się krwi mrocznego boga. Nie zawiedźcie mnie. Artanisie, wszystkie trzy wysunięte pozycje zostały zabezpieczone. Teraz wyeliminujmy Amona. Okej. Potrzebujemy energii. Pokażcie mi tych naszych. Znaj swoje miejsce. Absolutny chaos. Absolutny chaos, dobry. Dobry tekst, nie ma co. Dobra, ruszymy tutaj. Na kryształ. Teraz wspomożemy naszych. Teraz mogę dołączają do walki. Hierarcho, pozostałe odłamki zaczynają wydzielać energię otchłani. Przebywanie w ich pobliżu będzie bardzo groźne. Oj tam. Teraz głupoty, damy radę. Już straciłem jakąś jedną jednostkę jakąś. Nawet nie wiem jaką. Zwycięstwo jest bliskie! Został już tylko jeden odłamek! Walczcie ze wszystkich sił! Skupić się tylko na nim. Skupić się tylko na nim! Pięknie. Dobra. Pole minerałów wyczerpane. No już mi się kończą minerały. Ale dobra tam, damy radę. Ruszymy! Do ataku tymi jednostkami. No proszę. Przejmijmy tego. Przejmijmy tego. Idziemy damowe jednostki. Dobra. Tu jest baza. Pole minerałów wyczerpane. Okej. Wyruszymy. Wedle rozkazu. Dobra. Wyeliminujmy tą bazę. Siły czyścicieli, ruszajcie wesprzeć wojowników naszego hierarchy. Dziwne, że nie mają lotniskowca tu. Was od cierpienia. To ta chwila, pobratyńcy. W niej pokładamy wszelką naszą nadzieję. Dobra. Zrobimy tu zrzut. Nadciąga kolejna fala istot z otchłani. Niech sobie leci ta fala otchłani istot. Rozwalimy to i będzie spokój. Nie, jeszcze jedna misja nas tu czeka. Kurde. Teraz sobie skojarzyłem, że chyba było więcej misji. Ja, pięknie, wyszło nam. No, co się dzieje? Koniec waszej ery jest bliski. Aha. Nie, nosiciel Amona się przebudził. Do wszystkich statków, przygotować broń, natychmiast! Rany boskie, ale go masakrują. Zmasakrowali go. Energia otchłani maleje. Nosiciel Amona został zniszczony. Karaksie, przygotuj ogniwo. Zbliża się ostateczny moment. No tak, musimy uwolnić naszych pobratymców. Okej, okay, misja wykonana. Ja, pięknie. Okej. Okay. A nie wiem, jak mi się to udało kiedyś to zrobić, to osiągnięcie, żeby sojusznicy protosi zrobili to. Ech, moja mowa piękna. Okej, okay, misja wykonana. Na ni na na na. Wchodzę do znowu na to, że będzie strasznie upał. Na boskie. Kiepsko będzie się grało w kraju. Tam, damy radę. Dobra. Czy te banko jest pięknie? Okej, okay, kolejne rozmowy. Tu, tu,
Dużo. Zaskoczyłeś mój lud, hierarcho. Niewiele wiedzieli o odwadze templariuszy. Niektórym nawet to zaimponowało. Walczyli dzielnie i szlachetnie, Alaraku. To zaszczyt, że mam ich u swego boku. Podziwiają twoje oddanie i bezwzględność. A jeśli dzisiaj zwyciężymy, czy nadal będą stać u mego boku? Jeśli tak nakaże. Ale teraz nie pora dumać o przyszłości. Niekiedy moja zemsta czeka. A ten tylko zemście. Coś nowego? Kolejne osmowy. Dużo osmów nas czeka. Spoko. Czy czujesz nadzieję, matriarchini? Tak. Czuję ją. Jeśli nam się uda, otrzymamy szansę na stworzenie zjednoczonego społeczeństwa, do którego dążyliśmy jeszcze na Shakuras. Zachowamy tradycje Nerazimów. Nie zostaną zapomniane. Z czasem może się tak stać. Obawiałam się porzucenia naszych tradycji Artanisie, ale współpraca z Taldarimami i czyścicielami pokazała mi, że to nieuchronne. Tradycje muszą się zmieniać razem z nami. Być może nadejdzie dzień, kiedy odrzucimy drogę cieni, tak jak wy odrzuciliście Kale i system kast. To cena, jaką musimy zapłacić, by stać się prawdziwie jednym ludem. W to przyszło mi wierzyć. Wow. Widzę, że doskwiera ci wielka strata, hierarcho. Czy może być inaczej? Jednak ten niepokój, który wyczuwasz, to tylko zaduma nad czekającym nas zadaniem. Musimy przekonać nasz lud, by porzucił to, co uważa za najświętsze. Mnie przekonałeś. Tę, dla której Kala była wszystkim. Ty znałaś zagrożenie, jakie niosła nasza więź. Istotnie. Choć rzadko byłam świadoma jego opętania, za każdym razem czułam przerażenie. Byłam niemym świadkiem tego, jak mnie wykorzystywał. Nie wyobrażam sobie, jakiego cierpienia doświadczyli ci na dole. Jak bardzo muszą pragnąć wolności. A jak ciebie wykorzystywał? A głupie pytanie. Artanisie, to zaszczyt, że mogłem cię prawdziwie poznać i nazwać przyjacielem. Nie tylko przez wspomnienia, lecz na podstawie doświadczeń. Nasza podróż jeszcze nie dobiegła końca, przyjacielu Feniksie. Jeśli zwyciężymy dzisiaj, to odnajdziemy chwałę w budowie nowej cywilizacji. I będę potrzebował w tym twojej pomocy. To wyzwanie, którego wypatruję. Ale nie chcę już, by nazywano mnie Feniksem. Nie? Chcę mieć zaszczyt wybrania własnego imienia. Brzmieć ono będzie... Talandar. Talandar. Ten o silnym sercu. Pasuje do ciebie. Zatem niech tak będzie. No i też się nazywa Talandar. Wołem Feniks, ale okej, jego decyzja. Hierarcho, gotowe. Ogniwo Xel'naga jest gotowe do użycia? Tak jest. Nadal martwi mnie jednak czas utrzymywania się efektu. To jedyny sposób. Musimy wierzyć, że zyskamy dość czasu, by przemówić im do rozsądku. Nieważne, co się stanie. Jeśli zginiemy, to wspólnie. Jako templariusze. Dziękuję ci za to i za wiarę we mnie. Zaszczytem było ci służyć, hierarcho. A tam gadasz. Hierarcho. Hierarcho, ogniwo jest gotowe. Czekamy na twoje rozkazy. Karaksie, połącz mnie z całą naszą flotą. Przemówię do templariuszy. No, okej, kolejne osmowy panie będą. Pobratymcy, wysłuchajcie mnie, albowiem zostało niewiele czasu. Oprócz tych splugawionych na dole, z całej naszej rasy i całej naszej cywilizacji, została nas tylko garstka. Musicie na sobie polegać. Nasz rodzaj stał kiedyś na straży świetlanej przyszłości galaktyki. Z powodu dumy i podziałów zawiedliśmy w tym świętym obowiązku i upadliśmy. Kala
która miała nas jednoczyć, przyczyniła się do ostatecznego pogłębienia tych podziałów. Okazała się kłamstwem. A dzisiaj musimy z tym kłamstwem skończyć i pozostawić za sobą uprzedzenie i arogancję, które nas cechowały. Albowiem teraz walczymy z wiarą, że to nie koniec naszego gatunku. My, protosi, możemy stanąć razem dzięki wierze w jedność i jako protosi stworzyć nową, wspaniałą i potężną cywilizację. Zaufajcie sobie. Skupcie się na jednym wspólnym uderzeniu. Niech pamięć o naszej ostatecznej bitwie płonie jasno i intensywnie. Według mnie to tam już powinni tam się też zapalić te ostrza i też podnieść do góry. Ale okej. No dobra. Także więc to się z wami pożegnam, bo nie chcę długiego mieć odcinka. Także więc zaraz do was wracam. Na razie, cześć.